Drugim typem mikrofonu jest mikrofon oporowy, czasami zwany węglowym. Pokazywałem w poprzednim filmiku słuchawkę, która w tym miejscu posiada, to znaczy my to nazywamy słuchawką, ale to jest tak naprawdę zestaw mikrofonogłośnikowy. W tym miejscu jest słuchawka, w tym miejscu jest mikrofon. I tutaj mamy o tego typu mikrofonik. Nie jestem pewien, czy to jest mikrofon węglowy, natomiast mikrofon węglowy wyglądał bardzo podobnie. Miał bardzo podobną obudowę, już nie będę tego dalej rozbierał. Natomiast jaka jest zasada działania takiego mikrofonu węglowego, czyli oporowego? Otóż jest to po prostu metalowa taka puszeczka, która ma membranę i w środku posiada odpowiednio ułożony pył węglowy i lub element. I zasada polega na tym, że mówiąc do takiego urządzenia, ono na membranę przekazują się drgania mechaniczne i drgania te powodują wibracje znajdującego się w środku elementu, na przykład był to pył węglowy lub coś. Mechanicznie są różne typy konstrukcji. W internecie na YouTube widziałem ostatnio filmik, na którym ktoś pokazał, jak sobie samemu taki mikrofon zbudować za pomocą grafitu z ołówka. W każdym razie chodzi o to, że ten element drgający był podłączony w miarę na stałe do elektrod. I w momencie, w którym taki element zostanie poddany drganiom, wówczas w takt mowy zmienia się opór, jaki ten element stawia podłączonemu napięciu. I wówczas wystarczy po prostu do takiego mikrofonu doprowadzić sygnał stały, jakiś napięcia, na przykład z baterii lub z zasilacza, i po przejściu przez taki mikrofon uzyskamy, ten sygnał zostanie zmodulowany, to znaczy prąd płynący w takim sygnale będzie zmodulowany w takt mowy. I dzięki temu już bez żadnych dalszych kombinacji możemy taki sygnał doprowadzić do wzmacniacza.